Zobaczmy za ja dużo. Nawet nie do końca pamiętam, jak on wygląda. To chyba nie za dobrze o nas świadczy. Kocham życie. Nie, dlaczego ty płaczesz? A wiecie co jest na tej żadnej plaży? Prywatni surferzy. Kto mi za to zapłaci? Dzień dobry, dzień dobry. Idealnie przed bramkami witamy się z państwem. Trasy. Jedziemy do chałup nad nasze polskie morze. Brawo! Witamy was, ja, Sandra i nasz gość specjalny. Ręka, aż stolarz! I co? Będzie morze, będzie słońce, mamy fantastyczną pogodę. Słuchajcie, 35 stopni. Obyśmy tam nie mdlały z zachwytu, jak zobaczymy przystojnych surferów na plaży. Let's go! Party in the chałupy. Przerwa na obiad. Zmęczone, ale szczęśliwe. Dotarły. Za nami nasza miejscówka na kolejny tydzień. Szybki room tour? Tak, kto mi za to zapłaci? Nie spodziewałyśmy się ciebie, Asiu. Zapraszamy, zapraszamy. To jest nasz dom, salon. Wraz z aneksem kuchennym. Tak, tutaj lodówka, musimy pokazać. Zapraszam, zapraszam. Zobaczcie, co mamy w środku. Lodówka. Wow. A mini fit. Tutaj mamy czajnik, palmiki. No generalnie nie ma piekarnika, wow, bo piekarnik jest w całym domku. Sala kinowa, okay. Najnowsze premiery, tylko u nas. Najnowsze premiery The Girls Club, zapraszamy dalej. Słuchajcie, tutaj jedna z sypialni. Sypialnia gościnna. To dla tych, którzy są pokłóceni, dlatego dwa osobne łóżka. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek, na ciche dni. Toaleta. Jakie lustro w ogóle tutaj na drzwiach. Można robić selfie. Toaleta w chałupach, absolutny luksus. A teraz główna sypialnia. Ale wy tu macie ładne światło. Wiecie, jakie mamy łóżko wielkie. 10 osób może tu spać. A poza tym... A to, to pani tam mówi. A poza tym tu miejsce do pracy. W razie czego dla pracoholików. Ja to się będę uczyła do licencjatu. O! Bardzo ładnie, przyjemnie. Brak tlenu, ale przynajmniej jest jod. Nie, ale zamawiałyśmy z sauną. Jest! No tak! Bo to jest domek VIP. Jeszcze brakuje basenu, ale nie... Basen? Jest prywatna plaża. Proszę państwa, a wiecie co jest na tej żadnej plaży? Prywatni surferzy. Mam nadzieję, że już opłaceni, bo ja płacić nie tylko będę. Tylko dla najlepszych operatorów. Tylko dla The Girls Club. Jeżeli myśleliście, że jesteśmy tacy fit. Ola, co masz na swoją obronę? Ja na swoją obronę mam to, że przyjechałyśmy na wakacje. To jest kolonia w chałupach, Camp Rock. Generalnie dziewczyny kupują poważne rzeczy typu papier toaletowy. Lawendowy czy supermień? Nie no, lawendowy. Tego proszę nie nagrywać tej wody wystającej. To woda w szklanej butelce. Tak, woda premium. Minęło trochę czasu. Ola znalazła sobie nową pasję. Ja próbuję rotę zagrać. Zagrać? To chyba nie ten kierunek. Nie, jak nie muzyka, to alkohol. Ale... Tak, tak, czy ktoś może śpiewać? Wiesz, dobrze ci idzie. To mikrofon. Olo, słyszycie mnie? Nie. To jest brzuchomóstwo? Moment. Jezus, ty płaczesz? Nie, dlaczego ty płaczesz? Ale nie płacz, przytulić cię? Uda ci się kiedyś za tą rotę zagrać. Bo ja nie wierzę, że ja jestem w chałupach. Głupia. Może dziewczynie. Nie. Nienormalne. Jak super, że tu jest. Co my tutaj szykujemy dzisiaj na śniadanie? Ciastki bananowe. A, witam. Nie ma jeszcze sezonu, więc właśnie jest trochę problem, jeśli chodzi o
takie osoby w naszym wieku. Na przykład my tutaj na tym naszym domku osiedlowym mieszkamy tylko z rodzinami, z dziećmi. Domku osiedlowym. Wiecie, fajnie. Jesteśmy dla nich atrakcją. Tak, chyba jesteśmy trochę atrakcją, że przyjechały takie młode pytają dziewczyny. Pytają się nas, jak tam, czy uda się impreza, czy poznałyśmy kogoś. Ja myślałam, wiecie, z pierwszego dnia powiedziałam dziewczynom, że ja się pewnie rano obudzę, bo będzie słychać dzieci. Jakby są dzieci, ale ich nie słychać. Dzisiaj to wszyscy się obudzili, bo słychać było nas. Pani jedna się obudziła chyba. No nie, no pan też powiedziała, że przez Alireksa. Ale to przez Alireksa to jest nasz piesio, gdzieś się skrył, ale to jest nasz owczarek szwajcarski. Jest taki słodki, Boże, ja bym chciała, żeby jakiś chłopak, jakiś surfer się na mnie patrzył, tak jak na nas patrzy się Alireks. I generalnie słuchajcie, to jest taka tajna informacja, nikt o niej nie wie, ale zamierzamy zorganizować porwanie Alireksa. Ty weszłaś na jakąś dziwną gęstość. Ja poznałam cię jak chłopaka. Chałupy nie, zmieniają. Zmieniają ludzi, zdecydowanie tak. Słuchajcie, ja się zakochałam. Chyba się zakochałam. No, chyba się zakochałam. Jeżeli zachowujesz się dziwnie, może to być odznaka zachowania. Może to być odznaka zachowania. Nie piję się po piciu. Asia ci powiedziała, nie piję się po piciu, słuchajcie, to nie. Jest ważna Asia rada. Asia najpierw powiedziała, nie piję się po alkoholu. Ale jak próbowaliśmy sobie to przypomnieć, to jeszcze powiedział, że nie piję się po piciu. Nie, słuchajcie, ja się zakochałam. Koniec. Słuchajcie, ja jestem fanką ekipy. Nie wiem, co zrobimy z tym faktem, ale no... Kolab? Tak jest. Kolab? A z kim byś chciała najbardziej kolab? Z Wersów. Nie, ja z Patecem. Patec, z robimy bitwę na gotowanie, co by na to? Zrobimy team Patec i Morciks versus my. Nie wiem, co tutaj się w ogóle dzieje, moi drodzy. No, Ola się zakochała. Patesu. Też? Słuchajcie, bo ja się zakochuję 5 razy dziennie. Kolejna akcja, sytuacja. Tym razem ktoś się zakochał we mnie. Nie, to w ogóle nawet nie do końca wiemy, nie, o co tak, chodzi. Słuchajcie, jest sytuacja. Wczoraj poznałyśmy ludzi na plaży i wiecie, jak to bywa z imprezami, czasami na koniec jest ciężko. Zostawię to tak. No i generalnie z Olą mamy kontakty nowe dwa w telefonie. W zasadzie to jest ta sama osoba, jest różnie zapisana. Ja mam zapisaną tę postać jako kolacja Władysława Wowo. A u mnie jest to miał być chyba najwspanialszy chłopak. Największy hit jest taki, że nie wiemy... I nawet jak się nazywa ten chłopak. Nawet w ogóle chyba z nim nie rozmawiałyśmy za dużo. Ja nawet nie do końca pamiętam, jak on wygląda. To chyba nie za dobrze o nas świadczy, ale tak. Bywa i tak, okej? Okay. I słuchajcie, chłopak dzisiaj, ja się rano budzę, patrzę w te kontakty, myślę sobie, kurde. Bekę w ogóle ciśniemy z tego, że mamy taki kontakt. No tak, dobra. No i wiecie, kolacja Władysława Wowo. No to... No to kolacja. No to kolacja. I słuchajcie, rozmawiamy o tym rano i dzwoni do mnie najwspanialszy chłopak. I my odbieramy we trójkę. No i on mówi, że totalnie lecimy do Władka na kolację. Tak, że on nas zaprasza. No to myślę, no dobra, no to może pójdziemy. Ale wiesz, jakby z czasem pojawia się coraz więcej pytań na zasadzie, kto to w ogóle jest? My nawet nie wiemy, jak on się nazywa. O co chodzi? Co w ogóle istnieje? No ale generalnie stwierdziliśmy, że w sumie nam się średnio chce. No i napisamy tego chłopaka, że siemka, ale my to tak średnio, bo mamy zjazd energetyczny. No ale generalnie kolega zaproponował jakąś... Kolega w ogóle nie do... My się zastanawiamy, czy kolega wie, z kim pisze. Pisze, tak, bo jakby kolacja to miała być z Sandrą chyba, a u mnie to był najwspanialszy chłopak. Więc ja później stwierdziłam, że... Nie, no wiecie, fajnie, ale my w trzypaku jesteśmy, albo wszystkie, albo żadna, no tyle w temacie. A tak, bo on napisał coś w stylu, a czy jest opcja spotkania się... Bez asysty. Bez asysty. No i my wtedy się zaczęłyśmy zastanawiać, z kim on tak naprawdę chce iść na tą randkę i czy on wie, z kim on pisze, no bo jakby mój kontakt wskazywałby na to... Że to chyba z Sandrą bardziej. Że to chyba ze mną ta kolacja. Ale z drugiej strony dzwonił do mnie. Ale z drugiej strony dzwonił do ciebie. Wiecie, konkurencja. Nie za bardzo wiedziałyśmy, co zrobić tutaj z tą sytuacją, więc po prostu zaczęłyśmy odpisywać mu tekstami z piosenek ekipy. Jak byś w sytuacji, kiedy nie wiecie, co macie zrobić? Mógł to być najwspanialszy chłopak, ale był tylko najwspanialszy. W sensie ja... Dla mnie życie bez słów... Czy jest jakiś mecz? Dziewczyny, tutoriale robicie, czy jak? No... W zasadzie tutoriale to tak średnio, ale... Oj, ja robię te puder, laury. Co, same się tak malujecie, czy jak? No same. O co chodzi? W sensie, któraś kieruje, czy... A nie. Ale wrzucacie gdzieś? Tak, mamy kanał na YouTubie. Tak? We dwójkę mamy. No, nie wrzuciło z kanału. Ale Asia tam przychodzi. Przychodzi bardzo często, tak. Taki lifestyle'owy. Tak. Takie różne rzeczy tam sobie wrzucamy jakieś. Ale jak się nazywa? The Girls Club.
The Girls Club, fajnie. To my. To my. Bardzo głośno byliśmy wczoraj. Rano byłyście. Ale to tylko ja rano. Ale to pani tylko raz wracała, bo my kilka razy wracałyśmy. My też rano byłyśmy kilka razy głośno w życiu. Bo to kolega by chciał na YouTubie być. Instagramujemy i pobieramy. Kolega ma pilota, zaraz zrobię. Może z kucharzem generalnie. Teraz sobie zrobię, tylko kolega przyjdzie z pilotem. Dobra. Kurde, ja się spodobałam się malować, poczekajcie. Chodźcie, będziemy się chwalić, że was znamy. Ale one nie chciały przyjechać z rodzicami. Tomek, zasłaniasz mnie, no. Asia, chodź. Asia, chodź tutaj. Ale robi się. A miłość psyka, zobaczcie. A. I do zdjęcia, normalnie. Ale cały bez flesza. No bez idei. Jaki flesz? Fajnie, że to wszystko się nagrywało. Będzie pamiątka. Dzień dobry! Paparazzi, dzień dobry! Kocham życie! Gdzie znajdę tą dynię? Halo, Gdynia! Gdynia, nie ma cię! Witamy w Gdyni, idziemy na wspólny obiad. Dojechała do nas nasza towarzyszka Aleksandra. Idziemy do lokalu Vinaigre, w którym z Sandrą jadłyśmy chyba najlepszą pizzę w naszym życiu, taką truflową. Także idziemy przetestować, czy po dwóch latach wciąż jest taka dobra. Jakie mam dzisiaj ładny outfit, serio. Ja zdjęcie. Przesadziłam dziś. Słuchajcie, nie ma pizzy w menu. Ja się zawiodłam. Jechałyśmy tutaj 40 km. Nie żeby odebrać Olę, żeby zjeść pizzę. Nie. Panie Przemysławie, który stworzył to menu, skandal. Skandal! Moi drodzy, bardzo ostra śmiechka. Rzucamy talerzami i dochodzimy z tego lokalu. Jestem na nie. Zdecydowanie. Nic tu po nas. Słuchajcie, nie ma pizzy, nie ma nas. Nie no dobra, jedziemy. Nie, idziemy do pizzerii, którą już przetestowałyśmy, bo jakoś tak stwierdziliśmy, że przyjazd Oli musimy uczcić z jedzeniem pizzy. Także idziemy na pizzę do Gigi Hadid. Jest i ona. Gigi Pizza. Smacznego. Ale sesja. Jezu, na tej, co one robią? Co ona robi? Nogi do podłogi. Pizzę oceniamy. 10 na 10. Panowie na plaży? No słabo. Mogłoby być lepiej. Panowie na murku? 10 na 10. O, do usług. Za drewę, Ola. Jak makaron Wifa z tych zupek chińskich. Ja pidi. Proszę mi opowiedzieć, co jesz? Jemy gofry z misiem pysiem. Ja już zjadłam misia pysiem. O nie! Oni wszędzie dodają strasznie dużo proszku do pieczenia. No to ciasto jest średnie. Nie, ja robię gofry, ale w ogóle pozwól proszę do pieczenia w pójdzieście. Ola, rzuć tym gofrem o podłogę, walnij krzesłem i powiedz, że jest. Ale ja muszę rzucić tego panelu, on ma te ochronki przez. Nie no, powiem wam tak, jeśli chcecie dobre gofry, to zapraszam do mnie. Słabiacko. Może ja nagram od razu przy okazji teledysk do waszej piosenki o gofry. Gofry.
Gofry. Gofry. Rzucam gofry w tłum. Pa, pa. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wyjechałyśmy z chałup, przystanek w McDonaldzie, 5 km od chałup, koniec urlopu dla Sandry. Sandra zaczyna pracować na laptopie. Praca policzka, nienormalna. Już ona odlicza po prostu te minuty do wyjazdu. Tutaj pracka, tutaj śniadanie, tutaj Ola, Asia i ja. A tu moja ulubiona rzecz, darmowe Wi-Fi. Hello. Hej, witajcie na naszym kanale. Jesteśmy The Girls Club. Jestem Sandra, a ja jestem Ola. Bardzo fajnie trzęsie tutaj, w przyrodzie bardzo ładne widoki po prawej, po lewej. Blokowiska, drzewa, krzaki, chodniki, jakieś tutaj tłumiki, fajnie jakaś, numer zapisany. Co nas tam spotka? Nie wiadomo. Spaliłam sobie cały nos i moje twarz boli mocno bardzo. Ale jest super i tak się wybawiłam w tych chałupach, że wy nawet nie macie pojęcia. To koniec. To koniec tej podróży. Smutno nam trochę, bo ten tydzień przeleciał absolutnie przeszybko. Myślę, że to było najlepsze. Na samym początku wyjazdu ja powiedziałam, to nam zleci, tak, że po prostu nie zdążymy się obejrzeć i będziemy już wracać do Warszawy. I Ola była taka, nie, to tydzień. No wiecie, no to tydzień, kurczę, co nie? To jest całkiem sporo, ale minęło naprawdę jak dwa dni. Ale ja uważam to za jedne z takich lepszych wyjazdów moich. No, super było. Mam nadzieję, że spodobała wam się ta relacja z tego wyjazdu. Była trochę okrojona i trochę taka randomowa. Bez, tak, ładu i składu, ale takie są najlepsze. Wiecie, bo tu się takie momenty złapały. Żałujcie, że nie widzieliście tych melanży. Tych serwerów. Asia, co chcesz jeszcze dodać? Jezus, Asia. My jesteśmy family friendly. Asia, musisz coś dodać tutaj. Nieprawda, pokazuje ci picie wody. Mimo to, że coś się kończy, to nie znaczy, że jest to koniec. Jest to początek nowej przygody. I nowej tradycji. Nowej tradycji. Oh my god. Mamy tradycję policję. Do widzenia. Dzięki za oglądanie. Może z tym akcentem skończymy ten film. I co? Do zobaczenia w kolejną sobotę. Do zobaczenia nigdy. Albo w sobotę na naszym kanale o 12. Pa! Możesz się pożegnać? To też twój kanał. Asia, proszę pomachać. Ola, wszyscy machamy. Mamo, nie oglądasz tego, pa! Całą noc tańczy ze mną cały skład. Aha, to nasz noc, tak to robi ekipa. Kiedyś wspieraliśmy boksy, teraz ekipa ESA! ESA!